Piorun Zaodrzy utrzymuje się na podium. W minionym tygodniu pokonał spisujący się nie najlepiej Virtual Team 5-2. Przewagą graczy pomarańczowych jest gra drużynowa i to, że każdy z zawodników może zagrozić bramce rywala. Virtual próbował gonić wynik, ale dwa trafienia Polaka to było jedyne, na co było ich tego dnia stać. To zaważyło? No chyba mi się wydaje, że konsekwencja, tak? Konsekwencja. Graliśmy swoje przez cały mecz, tak? Do tego no, skuteczność, no bo 5 bramek to w sumie jak na nas całkiem sporo, także wydaje mi się, że te dwie rzeczy, czyli konsekwencja i skuteczność. Co was zaskoczyło najbardziej tutaj na otwartym boisku? Dzisiejszy mecz najbardziej zaskoczyło to i chyba też właśnie jako tako w całych rozgrywkach długa piłka za plecy, tak? To w sumie dość takie paradoksalne to powiem, ale tak mi się wydaje. Dzisiaj na to nie byliśmy jakoś przygotowani. W poprzednich meczach nie wiem, czy lepiej się ustawialiśmy, czy lepiej to funkcjonowało, natomiast chyba generalnie to, no plus jakieś tam detale, które dogrywamy w obronie cały czas, tak? Gdzieś tam wiemy, jak mamy grać, chcemy grać piłką, jak najwięcej się da z przodu, tak? Natomiast cały czas dogrywamy, wydaje mi się, detale jeszcze w obronie i nad tym pracujemy cały czas. KFC w tym sezonie jest drużyną bardzo wyrazistą. Albo wyraźnie przegrywa, albo zdecydowanie wygrywa. Ta druga opcja zaszła w ich meczu z brakiem sponsora. Dwie szybkie bramki podcięły skrzydła rywalom, dzięki czemu żółci mogli kontrolować spotkanie i konsekwentnie dobijać czerwonych. Azurobianko doznało pierwszej porażki w sezonie. Na ich drodze stanął mocny rywal, który jesienią był o krok od awansu do Superligi. Teraz Fulanito okazało się za mocne na świetnie spisującego się Beniaminka. Mimo że początkowo szachownice przegrywały, odrobiły stratę z nawiązką i końcowy zryw niebieskich nie pozbawił ich punktów. Awan But ostatnio przełamał niemoc strzelecką, ale wciąż nie zdołał wygrać meczu. W starciu z Redni nie było odmiennie. Czerwoni mieli podobną ilość sytuacji co rywal, jednak byli zdecydowanie bardziej skuteczni. Cieślik zadał 3 pierwsze ciosy, a dublet w końcówce ustrzelił Leszczyński. Aztek, chcąc nawiązać walkę w tabeli z CSW i CH, musiał wygrać w bezpośrednim meczu. Niepokonany debiutant okazał się za silny dla doświadczonej ekipy, a o wyniku spotkania zdecydowała skuteczność, a raczej jej brak w drugiej połowie ze strony graczy Aztechu. Niewykorzystane sytuacje zemściły się jeszcze w ostatniej minucie meczu. Złoty Lew podejmował FC Zbieraniny i było to spotkanie z jedną bramką, ale nie brakowało emocji. Największą zasługę w wygranej ma Polańczyk ze Złotego Lwa, który trafił jedyną bramkę, i Jaworski ze Zbieraniny, który zmarnował tyle okazji strzeleckich, że można by nimi obdzielić kilka innych spotkań. Zagrała cała drużyna niezależnie. Przyszliśmy dzisiaj w mocno okrojonym składzie bez ani jednej zmiany. Staraliśmy się zagrać swoje, wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego meczu. Skakujemy teraz chyba gdzieś na 5. albo 6. miejsce. Przesuwamy się w tej tabeli. No, naszym celem jest utrzymanie, no, my mamy swoje lata. Kto twoim zdaniem faworytem do tytułu w Superlidze? No, prezesi, no, powiedzmy sobie szczerze, no, ekipa Grzesia, naszego sympatycznego kolegi, jest mocna. No. A też wszystkiego dobrego w tym sezonie, bo w tamtym sezonie nie życzyliśmy im tego. Życzymy FC Blitz Wrocław, przepraszam.